Najbliżej przychodzisz. A to jest mało znany numer? Znany. Znany w radiu leciał, a za... Znany. No pomysł na anglojęzyczny. A co myślała? Cześć, tutaj Ania. Miło mi powitać na pokładzie Dzikiego Ucha Kasię. Pamiętajcie proszę, że właśnie dzięki waszym subskrypcjom łatwiej jest mi zapraszać nowych gości. Dajcie też znać w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w Dzikim Uchu w przyszłości. A jeżeli dzisiejszy odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę łapkę w górę. Cześć! Witam w Dzikim Uchu Kasię! Cześć, Kasia! Cześć! Jesteście podzieleni na dwie dwuosobowe drużyny. Obu drużynom podaję hasło, którym jest tytuł piosenki. Zadaniem osoby, która otrzymała ode mnie hasło, jest naprowadzenie partnera z drużyny na tytuł, używając tylko jednego słowa, nucąc je melodią piosenki. W każdej rundzie możecie udzielić tylko jednej wskazówki. Śpiewacie tylko to jedno słowo. Nie możecie go powtarzać, nie możecie również tłumaczyć hasła na wskazówkę w innym języku. Jeśli odgadniecie hasło po jednej wskazówce, otrzymujecie 10 punktów. Po dwóch, 9 punktów i tak dalej. Wygrywa drużyna z większą liczbą punktów! Ojej, słowo muszę najpierw znaleźć. Ja już mam. Masz słowo? No. Ale pytanie, jak ja zgadnę? Nawet dwa. Prezydentówna. Co? O kurde. Prezydentówna. Ale to jest pani prezydentówna, bo jedno słowo. Ale, ojej, ale namieszałeś teraz. Dobrze. Już nie mam słowa. One, two, three, four, five. Pięć nutek. Pink miała jakąś piosenkę, coś z prezydentem. Wypałem. Nie. A nie, no w sumie dobrze. Nie, dobrze zrobiłeś. Dobrze zrobiłeś. Myślałeś długie słowo. Tak, szukałem długiego słowa. Tak. Dobra, nie wiem. Ja mam pomysł, ale na końcu w ogóle to słowo mi nie pasuje. No dobrze, Michał? Melodią bardziej pomyślałam. Prezydentów na nuty. No to tak myślałam, czy to jest Cake by the Ocean? O nie, no jak? Nie. Co nie? Nie. Wiecie? Ale widzisz, bo ja myślę melodią, nie? To jest ten. Jak? No? Prezydentów na nuty. Aha, no dobra, okej. Okay. Prezydentów na nuty. Łatwizna. Łatwizna. Czarno magię, słuchajcie, ja się tu nie... Chyba pomyłka jak nastąpiła. A, dobra, bo ja myślę melodią, właśnie. Właśnie melodią, właśnie to chodzi tak, tylko melodią. Pomyślmy o tych skomplikowanych umysłach naszych kolegów. Nuty, łatwizna. It's easy to be president. To teraz jak ty kolejne słowo, to będzie wiedzieć już. No nie wiem właśnie. No jakby już miał teraz wiedzieć, ja nadal, ani on nie wie, nie ja. Nie, ja też nie wiem, nie robię ci wiesz. Ale może ja wiem, tylko chcę ci oddać ten punkt, bo jesteś nowa. A może nie musisz? No nic, no lecisz. Teraz mogę? Ja mam zero pomysłu, zero. Prezydentów na nuty, łatwizna śpiewana. I teraz ja już wiem, co jest za piosenka melodyjnie. Ja ale... nie znam. Prezydentów na nuty, łatwizna śpiewana. Ale że Kuba? Coś Kuby? A? Jezus. Bo olaj! A? Tylko, że nie wiem, jaki tytuł. Jezus Maria, no zaćmienie. Pyk, naciskam. Coś tam. Ej, słuchaj, niech się wali cały świat, co śpiewaj. Dokładnie. Dobra, ale to był ty z tytułu tej piosenki? Niech się wali cały świat? Nie. Jezu, tak. Jezu! Mordeczki, niech się wali cały świat, to jest ten tytuł. Nie. Prezydentów na Jezusowie oczywiste. Już teraz wiem. Prezydentów na nuty. Łatwo. Nie. Prosta piosenka? Tak! Tak. Prosta piosenka. Prosta piosenka. Ja pierdolę! Dobrze! Dobrze! Ale dobra, przynajmniej już skojarzyłam numer jakkolwiek. To już jest jakaś nadzieja gdzieś tam wyłębła daleko w innej galaktyce. Może następnym razem się spotkamy. Tam jest coś podobnego. Jeszcze gorzej, tak? Świetnie! Muszę zrobić to w taki sposób. Pokaż. Piosenkarka. Dobra, wiem, to jest Ania Dąbrowska, tego chciałam. Tak, jest! Mówiłem, że za 10 zrobimy. Jedno coś znajdę. No. Bo jest No inaczej nie można. To było specjalnie dla mnie łatwe, już wiedziałam. Chcesz wylosować? Dawaj. Coś ja lubię, nie wiem, czemu ci oddam, głupia. Na sam raz. Nie, losuj. Dobra. Ja nic nie... Zaczęłam zasłaniając. Nie, widzę. Jedno kusi, nie? Kusi. Oh my god! Rozpaliłam. Kurde, ciężko, nie zgadniesz tego. Ojej. No. To jest do zrobienia, Michał, wierzę w ciebie. Nie. Bardzo ładnie to zrobiłaś, Katarzyno, bardzo ładnie. Ja nie, już no, wiem. To zrobiłam fenomenalnie. Kurde. Rozpaliłam. Z odbicia. Ten taki... Z odbicia.
Rozpa... Ojej. Rozpaliłam. To jest ważne. Rozpaliłam. Ja bym nie zgadła z tej melodii, którą zaśpiewałam. Chociaż wiem, że dobrze ją zaśpiewałam, ale jest po prostu ciężko. Tam masz sobie... No, ogóle... nie, bo to nie, nie, nie jest to łatwo mi odnaleźć. Rozpaliłam. Synonimy słowa rozpaliłam. Ogień. No nie wiem, muszę chyba dalej. Chyba muszę zrobić pas, bo... Dobra, no to dajesz, mordeszko. Chyba ta rola mi się bardziej podoba. No tak, jak znasz hasło, no to pewnie. No, zabawa jest przednia. Rozpaliłam mokro. Mokro. Dobrze, dobry jesteś. Mokro, mokro. Czekaj, ale poczekaj. To jest ważne. Mokro. Kojarz mi się that man in black. Jest to. Na pewno to wiesz. No, to jest na pewno. Pas, nie wiem. Tak, ale na razie jest, nie jest łatwo, no. Sex on fire to jest... Oh my god! Mam problem ze słowem. No nie wiem, pasowało troszkę. Bardzo mi przykro. Ja zagram czymś innym. Rozpaliłam, mokro jest. Korci mi, że... No, mokro jest, maybe. Znaczy ja pasuję, bo nie wiem. Dobra, no to dobrze. Rozpaliłam, mokro jest, angielka. Ja też sobie myślałam o tym, dokładnie. I to jest angielka. Kurde, ja coś kojarzę w ogóle ten taki... Angielka. Chłopaki, to już powinniście wiedzieć. Bardzo dobrze, angielka to jest takie pomieszczenie. A może takie rozpoczynanie. A może to jest, też jest tak... Czy nie ma coś takiego filmu? Totalnie. No kurde! Masz to. Tak jest. Nie. Dokładnie. Jedziesz w to, ja jedziesz nawet... po to. Czekaj, ja jedziesz nawet... po to, Kamil. Chodź ze mną tam. Mnie. Angielka. Zróbmy to razem. Co ona z tym deszczem? Co ona? Z nim? Jezu. Tak. Brawo, ale faktycznie miałem z tyłu głowy, że to jest Adele. Ale śmiałaś ale... się na mnie melodię, tylko idziesz mi się wszystko. Tylko ja w ogóle zacząłem sobie w głowie śpiewać typu hello, it's me, wiesz całą piosenkę w ogóle. No tak, a to łatwo mówić z tej a strony. Jak my wiemy, że to jest refren, że zaczęłam od refrenu w sensie sobie. Współczuję, słuchajcie, wycinania tego, tych godzin do kminienia, żeby skleić tak. Jakiś taki w miarę aktywny program. O Jezus Maria. Batutą. Pięknie. Jeszcze raz. Batutą. Batutą. Ja chyba wiem. Nie pozwalam ci. Dobra. Nie pozwalam ci. Przepraszam. Kamil, ty znaczy, też. Nie wiem, zgadnę, ale postaram się. Dobrze zrobiłeś, bardzo dobrze. Dobre też słowo, dobre. Podziwiam cię. Oh, teraz ciekawe, co ze mną będzie. Kamil, wiesz, po prostu spójrz mi w oczy. Pytanie, czy ty tu? Batutą to jakiś dyrygent pewnie? Jakiś ktoś, to musi być... Nie, co ty nie powiesz? On to mnie tak podnieca, że jest taki mądry. Kamil czy... Co? Czy dyrygent? Ale ja nie sądzę, że to szybko będzie odgadnięte. Jeszcze potrzeba chwila. On to od razu złapał. Oj, tam złapał. Zadele też złapał. Zadele długo, długo. Nie, no dobra. Do widzenia, no. Batutą na mszę. No wiem. Dwa słowa. Przegrane. Połóż mnie na swym ramieniu. To jest to? Znasz tytuł? Byłeś blisko, ale niestety. Dwa słowa. Na mszę. Dwa słowa. O nie, na mszę to nie jest jedno słowo? Czy na mszę dajesz? Na mszę. Zwiedzamy, godzę się, zwetuję to. Na mszę. Na co idziesz na mszę? Przepraszam, Mojsze i na mszę. Proszę, tak. Słownik języka tak. Polskiego, na mszę. Coś jest Mojsze i na mszę. Dobra, przepraszam cię. Tydzień temu pana Tadeusza czytałem. Tak, tam było. Na mszę, dworkowo. Tak, nie, dobra. Tak. Ale że na to zapomniałam, że nie mogą być dwa słowa. Twojsze może być... Po prostu myślałam o tym, że to jest jedno słowo dla mnie. Chciałam tak. Nazywa pieśnią miłości. Czy jest to twoja ostateczna odpowiedź? Nie. Pomyśl, a pomyśl, jakie słowo mi chodziło, co mi tam chodziło. Czyli nie. To na msza mi chodziła, no. Na mszy? Psalm o miłości. Batutą, na mszy tobie. Psalm dla ciebie? Tak. Ale ja bym też nie pamiętała tego. Ja chciałem powiedzieć przepraszam. Psalm. A ja chciałem na samym początku powiedzieć psalm o tobie właśnie.
Szkoda, że nie powiedziałeś. Dla tobie. Szkoda, że nie zrozumiałeś. Bo to wersja podlaska. Wypracowanie. Wypracowanie. Story of my life. Nie. Ale nie, nie wiem, może myślimy. Nie. Nie, nie, to nie jest nie. To. Słyszałeś, co powiedział? No dobra. Co? Słyszałeś, co powiedział? Co powiedział? Story of my life. No. Dawaj, bo ja chcę zgaść to. Nie, to jest jakieś połączenie jest tutaj z tym. Wypracowanie. Zmieniłeś tonację. Może. Masakra. Ja już nie wiem. Ja też myślałam, że wiem, a tu nie. Korci mi, żeby powiedzieć już. Wypracowanie historii. Opowieść. Ryjka. Wiedziałam, że... Yes! Wiedziałeś, jak się nazywa. A ty wiedziałeś, jak się nazywa piosenka? Super. Na dwie chciałam. Poka. O kurde. O kurde. Ja znam trudne. To, znam to. A ja muszę kącik rozeszyć. Pomieszałem. Zaśmiesz to film jeszcze raz? Pomieszałem. Tylko nie wiem dlaczego takie słowo, ale spoko. To pewnie jest chyba, coś... Chyba, że ja źle pomyślałam. Pewnie jest coś o gotowaniu. Ja nie wiem, może nie znam aż tak angielskiego. To jest i co innego. A! Możesz zmienić. Powiedziałem. Już wiesz? Tak. O Jezu, jak fajnie. No to fajnie, że ty wiesz, to ja nie będę, ja się poddam. Ja już odgadam. Ja na przykład złożyłam telefon na bok. Możliwe. I zdobędę nam 10 punktów. Możliwe, jak mogę jeszcze już? Złe słowo no, podał. Dajesz, jedziesz. Coldplay Fix You. Boże, kocham ten numer! To za 10. Znasz ten numer. Ja złe słowo użyłem. Fix you. Ale... Idealne. Fix you. Ale dobra. Fix knor. Fix tak. Ja to co ci chodzi, no. My musimy być razem. Ale nie wiem dlaczego... Naprawiłem. Bo to jest no właśnie, naprawić. Mi się skojarzyło ale bym zrobiła... fix jako... Mix. Jako mieszać, mix. Tak. Powinniśmy być razem dużo większego. Dobra, próbujemy. Próbujemy. No, ciekawe jestem, co zapodasz. Ekologiczna. Dobrze. Ekologiczna. Oj, chyba... Nie denerwuj mnie nawet. Żartuję. A może to zaśpiewać jeszcze raz tak w tempie? Ekologiczna. A, takie długie. Może za długie. Ekologiczna. Jezu, chyba wiem. Giczna. I nie chodzi o gicz cielęco. Ekologiczna. A pani już wie, widzę, o, tam się uśmiecha. Pani wszystko. Tak, dobra. Co się może kojarzyć z ekologiczną? Zboże. Krowy, kury. Stajk rolników. Rolnik. Nie śpię, bo trzymam stół. To dobrze. To może w przerwie opowiesz nam o swoich tatuażach. Co cię w ogóle... Nie wiem, czy to jest sens. A to jest Aslan. Oglądałem ostatnio opowieści z Darni. Tak, ale to jest też mój znak zodiaku. Pokaż państwu do kamery, proszę. Dokładnie. Czekaj. Czekaj, muszę... Lew, to jest na przykład zwierzę, nie? No tak, muszę. Lew to zwierzę, tak? Lew to zwierzę to las. Safari. Pustynia to Afryka, Afryka to... To dżungla. Ekologicznie. I ekologicznie. I nagle piosenka. Bambarabara, ostatkiem w piękny ryj. Nie, to jest śmieszne. Nie wiem, Elsong, ale to nie jest. Nie, ale nie poddawaj się. Dobra, jak ty coś jak to było? Nie, ale już koniec już. Teraz ja. Ja mogę już tak? Ekologiczna opieka. Heal the world. Tak. Ale dobry jest z Kubańcu. No, no tak, bo dobrze, te piosenki dobrze, są dobrze. Bardzo kurde. Elfsong też przeznaczony nie ma. No, jesteś zajebiście. Bo chyba sobie bardziej jest... Nie ma takiej melodii. No i tutaj ci po prostu ale że... Hildu, uleczmy, wiesz, to jest ten początek. A oto już nasz upominek muzyczny. One, two, three. There are ways to get there. If you care enough for a living, make a little space. Make a better place. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You and for me. Make that change.
Biuściaste! Biuściaste! No hatstaw. Biuściaste! Biuściaste. Nie wiem, gdzie jest hatstaw. A ja mam, nawet choreografię już mam do tego. My Słowianie? Dobrze! Tak. Co drugie? Co to za druga? Ja już nie też wiedziałem. Szukam słowa, który będzie dłuższy, nie? Przepraszam, ale wiesz co po choreografii? Mam już choreografię do tego i zrobiłeś takie coś. A miałem takie... No po co żeś to zrobił? Cycoliny na... Mogę cycoliny zrobić. Kurde! Po co żeś to zrobił? Nie zrobiłem tego. Muszę długie słowo znaleźć, bo to będzie bez sensu. No, fajnie, jakbyście teraz by wygrali, nie? Równa walka miała być, ja uważam, że telewidzowie i tak widzą, że na przykład ukradliście nam hasło. Dokładnie. Jedno, drugie, piąte, więc no, ale to wiesz, jest no... tak, nie? Że oni ocenią i docenią. Ja myślę, że już więcej tu się nie pojawia, tak? No, też tak myślę. No. Decyduje, widać, że Kamil ma tutaj dojścia. Był tutaj 85 razy. Dokładnie. Dzisiaj jest 85. Co to jest? Daję krótkie, nie zgadzam się. Dobra, dokładnie. Słowo czy... Zróbmy. To ocenię. Wow. Zróbmy. O kurde. Let's get loud. O, jego tak trafił. Zróbmy kumpelsko. No nie, to nie... To się nie da inaczej. Teraz słyszę tylko my słowie. Powiedziała. Na razie chcę się przekazać dalej, na razie nie wiem. Tak, tak. Polsko, za 8. Teraz ty. Widzę, że wiesz. Zróbmy kumpelsko rodzeństwo. Zróbmy kumpelsko rodzeństwo. Tak, jest to? Koziroctwo. Albo zróbmy kumpelsko rodzeństwo. Kwiat jabłoni? Zróbmy kumpelsko rodzeństwo, braterstwo. No znasz to na stówę. No. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No jakiś myślałam, ale myślałam przede wszystkim o zagranicznym, najpierw myślałam o Golcach, a potem o zagranicznym We Are Family, ale... O Jezu, spróbuję, ale to będzie strasznie głupie. Zróbmy kumpelsko rodzeństwo, braterstwo, prezydent. What? Ale ze swojego żartu. Jak ty tam doszedłeś, Karol? Ale co? Wow. A ty wiesz? A ty wiesz? Wielka metafizyka, czuję. 12 seconds later. Tak, dla mnie ta melodia jest po prostu jest czymś obcym, zupełnie to, co słyszę. Przykro mi. Prezydent. No może być prezydent, okej, dobra, sorry. No ale to ja, nie, no mi się teraz skojarzyło, ale to jest nieznany numer. Kojarzył. To jest bardzo znany numer? No taki znany, tego znasz na bank. Tylko mi też znasz. Śpiewa kobieta? Zróbmy kumpelsko, państwo, braterstwo, prezydent. Dobra, no okej. Spróbujmy prezydent, może coś tutaj jest jakaś... Ale zagraniczny, czy wiesz, no. No ja ci oddaję, bo dla mnie to jest czarne. No. Dude like a dude. Tak. Dude. Prezydent. Dude. Duda. Dude. Dlatego wiesz, jak mi to zapije. Otwór zamykamy. Ojej. Spurka mnie to. Nie wiem, znasz? Tak. Znaczy, no jak nie chcesz... Ja znam tylko ten fragment. Tak, ja też. No to ten fragment poprosimy. Mamy tylko dwie szanse. Najpiękniejsza! Jezus Maria, najpiękniejsza. Najpiękniejsza! Dobra, teraz ja? Dobra, no tak, tak. Najpiękniejsza suknia! Zaśpiewaj jeszcze raz, zaprezentuj jeszcze raz melodię. Wiem, nie, w sensie nie wiem. Najpiękniejsza suknia! Coś o czerwonej sukience tam jest, nie? Nie, to nie wiesz. No co, jak tam? Bo mnie pan ci pusto. Najpiękniejsza suknia! Dobra, oddaję tutaj. Najpiękniejsza suknia! Aktorka! Dobra, mogę ja następne? Dawaj, w ogóle. Najpiękniejsza suknia. Aktorka spódnica. Zaśpiewaj mi to jeszcze raz. Najpiękniejsza suknia. Aktorka spódnica. A znamy ten utwór? No, znacie na pewno ten fragment. Tak, ten motyw znacie. Najpiękniejsza suknia. Aktorka spódnica. Podwiana. No z podwianą spódnicą to mi się tylko kojarzy Merlin. Tytułu nie będę wiedziała chyba. Najpiękniejsza suknia. Nie było to możliwe. Aktorka spódnica. Podwiana.
kurde, co tu musisz naprowadzić? No właśnie. Podwiana maseczka. Co? Z twarzą Marilyn Monroe. Tak! O Jezu, o nie, w ogóle nie kompletnie nie znam tej piosenki, nie znam, kompletnie nie znam tej piosenki. Ja jej nie znam, dlatego, rozumiem już czemu nie wiedziałam, bo jej nie znam po prostu tej piosenki. Tak, jak to leci wcześniej? Coś tam, coś tam, co za noc. Nie znam. Z twarzą Mary Monroe. Nie interesuje mnie ten zespół. Ja też nie wiem. Nie, ale serio, naprawdę nie znam. Nie mam jak znam tego, w ogóle nie znam tego. Ty zaczynasz pierwsza? Tak, ja zaczynam. A, ty zaczynasz. Tak, ona zaczyna. I po jednym. I po jednym. I po jednym. Pofrunęłabym. Wiem, co to jest. A, na pewno nie wiesz. Jeszcze raz coś powiem? Pofrunęłabym. W waszym języku powinien powiedzieć. Pofrunęłabym. To prawda, to jest. Nie, łatwiej. I'm like a bird. Choroba jasna, prawie wygraliśmy. No, ale nie po jednym. To jest afirmacja, po jednym. Wchodzi się. Wielobarwna. Niech żyje bal. 10 punktów! Czemu wielobarwna? Marla Rudowicz. Wielobarwna. Kooperacja. Kooperacja. A śpiewaj mi w kółko te 20 razy. Kooperacja. Kooperacja. Ja też śpiewaj profesjonalnie. Przepraszam, ale jestem w drużynie z Kasią. Dobra. Prosiłem o taśmę profesjonalną. Kooperacja. Może to. Kooperacja. O Jezus, i teraz już wiem. Czekaj, jeszcze raz poproszę. Kooperacja. Czuję, że to jest po polsku i czuję, że to śpiewałem. Na pewno. Na pewno. Przepraszam. No dobra. Dobra, dajmy. Kooperacja. A tu to poszedłeś. Duetowa. O Jezu, dobra. Mietek i Edyta... Nie! 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 Jezus, nie wierzę! Dobra, wiem, myślałam o tym... Nie, poczekaj, bo ja mam teraz dokładnie to, co powiedziałam w głowie. Zaśpiewaj, ale nie powiedziałam tytułu, prawda? Ej, ale nie powiedziałam jeszcze... Nie powiedziałam tytułu! Zaśpiewaj mi jeszcze raz! Nie. Posłuch. Wyrzuć z siebie Mietka. Nie mogę. No właśnie... Nie mogę... Ten jeden przedłużony... Co ja wiem, kurde, Jezu, to czymś tak skojarzyło? Kooperacja. Dobra, wiem, Kiliański i Kaja. A tak. Chwila, zaraz powiem tytuł. Plus ciebie nic. Tak. 9 punktów! Ale czemu mówisz to z Mietkiem? No bo duet też i tam myślę, że... Jakiś... Najbliżej! Ja mam pomysł, ale nie wiem, czy zgadywać. Zgadnij, no co ci Do nieba, do piekła, budka? Nie budka, tylko za. Blue Cafe? Nie. To Jezu, tak zabrzmiało. Do nieba, do piekła. Tak, dalej. No dobra. Najbliżej przychodzisz. No, powodzenia. Ja nie wiem. Najbliżej przychodzisz. A to jest mało znany numer? Znany. Znany w Radiu Kleciał, a za... Znany. No pomysł na anglojęzyczny. A co myślała? A tu nie ma kolegę. Dawaj, bo to jest jak się właśnie czujesz, że to jest gdzieś z radia, z ja myślałam, Ameryki. Że... And I just can't take... Czyli Nio, no, proszę. Tak. To jest to... Yeah! And I just can't put myself away. And I just can't take... I just can't stop. I just can't stop. Dzisiejszy odcinek wygrywają Kasia i Michał! Ojej! A ja wiem, że lubię wygrywać! No! A się Magnus będzie cieszył! Śmiał ze mnie! Bardzo dziękuję następującym patronom za wsparcie: Mako, Sławek Waloszek, Marta Kaczmarek, Robert Marszałek, Klaudia Obacz, Tomasz Mak, Zuza Kania, Paweł Szymański, Walerian, Dorota Truskolaska-Alibert, Patrycja Dupla, Piotr Wernicki, Maksymilian Leśniewski, Kamil Karcz, Natalia Gacia. No gratuluję ci, Katarzyna, gratuluję. Dlatego całe na biało dzisiaj. Gratuluję. Gratulacje. Gratuluję. Tak, jestem z ciebie dumny. Boską opatrzność. Proszę państwa, Kasia Dereń, nowa osoba w Dzikim Łuku. Dobra,
stara. Debiutancko wygrywa. To jest, tak się zapisuje historię tego programu. To jest właśnie szczęście tego kanału. Tak jest. Dokładnie, już następnym razem przyjdziesz, to nie wygrasz, nie? Nie ma. Czy już nie zaprosicie nigdy? Ja? Wszystko się może zdarzyć. Dajcie znać w komentarzach, bo to, czy zaprosić Kasię. To jest tak jak z festiwalami piosenki. Jezu, jeśli ktoś już wygra, to już nie przyjeżdża. To już nie przyjeżdża później.